Dziękuję, że mnie oglądasz. Dziękuję tobie, właśnie tobie dziękuję, że ty mnie oglądasz. Mam ci tak dużo do powiedzenia, że wprost nie wiem, czy mi starczy taśmy, a tobie czasu, żebym ci przekazał chociaż część tego, co cennego dostrzegłem w życiu. Dostrzegłem w życiu kilka cennych rzeczy i chciałbym ci je przekazać, żebyś ty nie musiał popełniać tych samych błędów, co ja popełniałem. Żebyś ty nie popełniał tych samych błędów, co ja popełniałem. Żebyś ty nie chciał popełniać tych samych błędów, co ja popełniałem. Lub żebyś ty nie chciała. Nie, bo może jesteś kobietą i nie oglądasz. Ale skoro jesteś człowiekiem, bo mnie oglądasz, to pewno jesteś człowiekiem, to chcę ci powiedzieć, że dostrzegłem znowu coś bardzo ważnego. Zauważyłem, że dla każdego z nas słowa mają inne znaczenie. Zupełnie inne. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że słodki jest określeniem czegoś przemiłego. Na przykład jak dziewczyna mówi o chłopaku, że on jest słodki. Słodki wcale nie musi być przemiły. I miły też nie musi być przyjemny. A przyjemny też może mieć zupełnie inne znaczenie. Spotkałem w swoim życiu kobietę, dla której takie piękne, dla mnie piękne słowo jak chcę, było okropne. Ona po prostu dostawała alergii na samo słowo chcę. Jak się jej zapytałem, co byś chciała, czy chcesz pójść do kina, czy do teatru, czy chcesz kolię, czy futro, czy chcesz obiad, czy kolację, czy chcesz kawę, czy herbatę, to od tego momentu ona niczego nie chciała. I to było dla mnie przerażające, gdyż ja odkryłem, że bardzo często to, co mówię, jest zupełnie inaczej odbierane. Dla mnie to jest przerażające, bo rozumiem, że bardzo często to, co do mnie mówią, też znaczy coś zupełnie innego. Słyszałem taką teorię, że my co innego mówimy, a co innego słyszymy. Że wartość mają te słowa, które my odbieramy i to, jak my odbieramy. Kiedyś to słyszałem, ale ja w to wierzyłem tylko w połowie. Teraz mam naoczny dowód, naręczny dowód, w ogóle jakikolwiek dowód, że tak jest. Jeżeli mówisz do chłopaka, że go kochasz, to wcale nie znaczy, że sprawiasz mu tę przyjemność. Dlatego dowiedz się wpierw, co masz powiedzieć, jak chcesz sprawić przyjemność. Bo może się okazać, że masz powiedzieć coś zupełnie innego. Zapytaj się tej drugiej osoby, co chcesz. Nie, może tak lepiej nie pytaj.